Ouya to konsola, która powstała dzięki magii crowdfundingu. W serwisie Kickstarter twórcy chcieli zebrać na swój projekt niespełna $1 000 000. Udało się, przeszło 8,5 miliona. My również dorzuciliśmy swoje i tym sposobem Ouya w końcu trafiła w nasze ręce. Po intensywnym użytkowaniu konsoli możemy już wysnuć pewne wnioski. Zobaczcie nasz test tego ciekawego w swej kategorii urządzenia. Na początek przyjrzyjmy się samej konsoli. Zamknięta w małej obudowie Ouya zmieści się pod każdym telewizorem. Wymiary urządzenia to 7,5 x 7,5 x 8,2 cm. Konsolka jest na tyle ciężka, że nie ma większych problemów ze stabilnością. Przynajmniej tak długo, jak kable do niej podpięte umiejscowione są w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym wypadku mogą ją one przeważyć i wywrócić. Obudowa została wykonana z czarnego plastiku i aluminium. Poszczególne jej elementy zostały dobrze spasowane, a całość sprawia wrażenie solidnego sprzętu. Obrazu dopełnia komplet złącz. Wejście do zewnętrznego zasilacza, wyjście HDMI, dwa porty USB, z czego jeden w rozmiarze mikro oraz gniazdo Ethernet. Na konsoli wygrawerowane są także loginy grupy użytkowników Kickstartera, którzy wpłacili na poczet projektu więcej niż $10 000. Wnętrze konsoli skrywa całkiem imponujące podzespoły. Na pokładzie mamy procesor NVIDIA Tegra 3, 1 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci masowej flash i moduł Wi-Fi. Konsolka ma zatem całkiem przyzwoite wnętrze. Wykazuje się także niezłą kulturą pracy. Podczas działania praktycznie nie słychać kręcącego się w środku wiatraczka. Jedynie dioda sygnalizująca pracę urządzenia mogłaby świecić nieco wyraźniej. Pod dużym kątem niemal nie widać jej światła. W zestawie z Ouya dostajemy także pada. Ten niestety nie sprawia najlepszego wrażenia. O ile jego rozmiar i kształt są całkiem w porządku, to jakość wykonania poszczególnych elementów woła o pomstę do nieba. Przyciski funkcyjne mają ogromne luzy i potrafią zakleszczyć się przy wciśnięciu. Triggery są zbyt wielkie i działają topornie. D-pad nie ma wyczuwalnego skoku, a wbudowany w kontroler touchpad ulokowany centralnie na czarnym polu działa nieprecyzyjnie. Pad wymaga także baterii bądź akumulatorów, lecz nie pozwala na ich ponowne ładowanie, na przykład za pomocą kabelka. Słowem, kontroler wymaga wielu poprawek. Twórcy wiedzą o jego wadach i obiecują wyeliminowanie błędów w sklepowej wersji. My jednak oceniamy produkt, który otrzymaliśmy i jak sami widzicie, nie jest dobrze. Mimo to zobaczmy, jak konsolka sprawuje się w akcji. Interfejs Ouya to nic innego jak autorska nakładka na Androida 4.1.2. Znajdziemy w nim cztery sekcje. Play, w której znajdziemy pobrane gry i aplikacje. Discover, czyli Ouyowy sklepik z rzeczonymi grami i aplikacjami. Make, czyli zestaw narzędzi dla deweloperów oraz przeglądarka internetowa. Tutaj także znajdziemy biuletyn informacyjny, w którym ostatnia aktualizacja przeprowadzona została w drugiej połowie marca. Na koniec możemy zajrzeć do sekcji z ustawieniami. Z jej poziomu możemy podejrzeć opcje konsoli, zmienić dane konta bądź przywrócić ją do stanu fabrycznego. Choć Ouya oferuje 8 GB pamięci flash, to dla użytkownika dostępne jest jedynie około 5,8 GB. To jednak i tak sporo, bo gry z reguły nie są duże i mają maksymalnie kilkaset megabajtów. Konsola, którą otrzymaliśmy, nie umożliwiała odtwarzania multimediów, zarówno z wpiętego do niej pendrive'a, jak i tych plików, które wgraliśmy do jej pamięci. Nijak nie można się też doszukać dedykowanej tym celom aplikacji. Zajmijmy się zatem tym, co nas interesuje najmocniej, czyli grami. Ouya wyposażona została w całkiem przyzwoitą Tegra 3, można było więc zatem się spodziewać niezłej wydajności. I po części tak jest, póki gramy w proste dwuwymiarowe produkcje, Ouya daje radę. Niestety, po odpaleniu bardziej zaawansowanych gier, konsola po prostu wysiada. Liczba klatek na sekundę jest niestała, gry po przeskalowaniu do rozdzielczości Full HD po prostu są brzydkie. Jakby nieszczęść było mało, w większości gier zmagamy się nie tylko z topornością pada, ale i opóźnieniami we wprowadzaniu komend. Lag jest zauważalny gołym okiem i jest to w większości przypadków dyskwalifikująca Ouya jako sprzęt do grania niedogodność. W tej chwili sprzęt zaopatrzono w 135 pozycji w sklepiku. W przypadku każdej z nich mamy do dyspozycji darmową wersję próbną, jednak za odblokowanie całej gry trzeba już z reguły zapłacić. Nie wszystkie tytuły przygotowano jednak z należytą dbałością. Niektóre to proste porty, ledwie co przystosowane do obsługi Ouyowego pada. W przypadku innych zaś trzeba przyznać, że autorzy wykazali się dbałością o obsługę przy jego pomocy. Przed Ouyą długa droga.
W tej chwili niedociągnięcia sprzętowe, w szczególności w przypadku kontrolera, są na tyle poważne, że nie potrafimy sobie wyobrazić, by sprzęt trafił na półki sklepowe w takim stanie. Jednym słowem, sporo trzeba będzie jeszcze poprawić, a zegar nieustannie tyka i do premiery konsoli coraz bliżej. Funkcje UI są na razie bardzo ograniczone, a do tego nie sposób nie wspomnieć o topornym interfejsie, słabej wydajności i kiepskich portach. W miarę upływu czasu i zaangażowania deweloperów konsola powinna jednak stopniowo rozwijać skrzydła. To przecież otwartość konsoli na szeroko pojęte hakowanie, udostępniane przez twórców narzędzia i popularny OS są jej siłą. To jednak tylko optymistyczne prognozy. Czas pokaże, czy pomimo tak wielu poważnych niedociągnięć UIA będzie coś warta. Na razie jednak lepiej poczekać na rozwój sytuacji, bo może okazać się, że UIA kariery nie zrobi, a pieniądze na nią wydane będą naprawdę źle zainwestowane.